Witam Państwa serdecznie i bardzo dziękuję za takie przedstawienie mnie. Powiem dzisiaj o tym, będzie to w zasadzie dalszy ciąg tego, o czym mówiłem na poprzednich festiwalach, tylko że tym razem mogę powiedzieć o tym, że wkraczamy w kluczową fazę przemian, która będzie się bardzo różniła od tego, co było dotychczas. Dotychczas mówiłem o, oczywiście mówiłem o przewartościowaniach, o świadomości, przewartościowaniach wewnętrznych ludzi, takich psychicznych, można powiedzieć, percepcyjnych. I mówiłem o szykującym się wstrząsie gospodarczym, czy jakimś takim tąpnięciu. Natomiast teraz powiem o tym, co już się zaczyna, a co będzie w zasadzie takim następnym etapem, następną fazą tego planu przewartościowania, planu przemian, który można już powiedzieć, zresztą sami Państwo to ocenicie po chwili, po tym, co będę mówił, można już powiedzieć, że to się zaczyna i uwaga, będzie to najważniejsza część tego, co Ziemię czeka. I co, tak jak powiedziałem, już się zaczyna. Żeby o tym powiedzieć, muszę zrobić króciutkie wprowadzenie odnośnie zasadniczego celu, czy w ogóle celów tej transformacji, czy tak naprawdę apokalipsy, tak jak już mówiłem wcześniej, dlatego że kościelny paradygmat apokalipsy, jak końca świata, jest fałszywy. Apokalipsa jest, jak to było w pewnym proroctwie napisane, wprowadzeniem ludzi do sali luster, czyli skonfrontowaniem ludzi z prawdą o sobie, której dotychczas nie znali albo po prostu raczej nie chcieli widzieć, skonfrontowaniem z tą prawdą bardzo szokowym, dlatego że to jest prawda, która była bardzo wypierana. Poza tym, no, ona też troszkę przekracza możliwości percepcyjne wielu ludzi. To jest też inna sprawa. Oni nie bardzo są w stanie uświadomić sobie kwestii dotyczących rozwoju świadomości człowieka. Jest to dla nich pustym hasłem. Pewien mój znajomy porównał to do takiego hasła reklamowego, które się pojawia w reklamach, na przykład proszków do prania. Molekuły czystości. To jest na takiej zasadzie, jak ludzie widzą świadomość, generalnie rozwój świadomości. Nie bardzo rozumieją, czym ona jest i co rozwój świadomości tak naprawdę mógłby im dać, a z drugiej strony też, co jego brak wywoła, jakie będą koszty tego. I zacznę od krótkiego wyjaśnienia tego tematu, bo jest to, no, kluczem do tego, co się będzie działo i jest niezbędne dla tego, żeby ta prelekcja była jasna i klarowna sama w sobie jako jedna całość. Hasło, jakie pojawiało się w różnego rodzaju zapowiedziach i z którym ja się oczywiście w pełni zgadzam i które mógłbym wykazać na przykładach, jest takie, to jest można powiedzieć refren dotyczący zapowiedzi, transformacji, jakie pojawiały się już wcześniej, jest taki, że ludzkość upadła. Upadła tak głęboko, że nie wyprowadzona z tego dołka umarłaby po prostu. Albo by się sama po prostu zabiła raczej. I to jest coś, co nie jest jasne. Ludzie czasem na siłę, można powiedzieć, próbują to interpretować jako fałszywą duchowość na przykład, czy jakieś takie, czy inne błędy. Natomiast problem jest dużo bardziej fundamentalny. I jest to wyzwanie, jakie stoi przed ludzkością, czyli problem, można powiedzieć, jaki ona wytworzyła, bo to ona jest, to sama to wytworzyła, jest zjawiskiem historycznie nowym. To, co się zaczyna przejawiać w tej chwili, jest czymś, czego nie było wcześniej w historii ludzkości. Jest to, można powiedzieć, nowa odsłona ewolucji ludzkości, no oczywiście nieprzyjemna i, tak jak będę starał się pokazać, śmiertelna.
ale tak czy inaczej jest to zjawiskiem nowym, które ja w swoich książkach, na przykład w najważniejszej twojej książce Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, opisałem jako regres psychologiczny, bo tak to się daje wytłumaczyć. To znaczy, jest to, nie będę już może szczegółowo wyjaśniał, co ten regres wywołuje, ale generalnie rzecz biorąc, tak w skrócie, jest to szereg czynników, które powodują zablokowanie świadomości. Żeby świadomość wpływała na ludzkie życie, to ona musi być integralną częścią osobowości. Natomiast generalnie takie wzorce, jakie w tej cywilizacji są, tutaj chodzi oczywiście o wzorce edukacyjne przede wszystkim, bo one najbardziej kształtują osobowość człowieka i jego percepcję. Te wzorce, jakie są, one tak naprawdę świadomość blokują. I nie tyle może ona znika, co przestaje się przekładać na całość, a ewentualnie prowadzi to do tego, że człowiek taki jest niespójny wewnętrznie. To się mówi o dysocjacji osobowości w takiej sytuacji. To znaczy potrafi pewne świadome czynności wykonać, ale pomimo tego jest irracjonalny. To nie wynika z tego wcale, że ludzie się stali głupsi, ten problem regresu. Tak jak to potocznie ludzie sobie wyobrażają, prawda? Bo nie bardzo potrafią to nazwać inaczej. Tylko to polega na tym, że ta świadomość i świadoma strona ich jestestwa, można powiedzieć, jest oddzielona jakby od reszty. Ona się nie komunikuje i nie koryguje podświadomości, która jest generalnie z definicji archaiczna. I to, ale tak jak mówię, to głównie, żeby troszkę to uprościć, bo być może powiedziałem rzecz troszkę niepotrzebnie skomplikowaną. Generalnie wzorce są takie, które świadomości nie rozwijają w ogóle. I to, co mamy w efekcie tego, ja jeszcze do tego wrócę i do tych źródeł, ale to, co mamy w efekcie tego i to, co się na świecie będzie w tej chwili przejawiało, a właściwie już się zaczyna przejawiać, to jest głębokie upośledzenie funkcji życiowych, takich podstawowych funkcji życiowych społeczeństw czy cywilizacji, tak to można nazwać, porażenie w stopniu śmiertelnym. To widać po wielu rzeczach, między innymi widać po tym, że ludzie się stają mniej twórczy, że w tej cywilizacji nowe rzeczy pojawiają się w dużo wolniejszym tempie niż kiedyś. Żeby to najlepiej zrozumieć, no to wystarczy sobie zadać na przykład pytanie, co w tej cywilizacji, ja mówię nawet o takich rzeczach materialnych, przejawach twórczości człowieka, bo one są no, chyba takie najbardziej zauważalne i najbardziej uchwytne po prostu. Oczywiście nie chodzi tylko o to, ale to podaję jako przykład tylko. Co na przykład w tej cywilizacji się zmieniło, w sensie wytworów człowieka w ogóle? Na przykład w pierwszych 20 latach, w XXI wieku, od roku powiedzmy 2000 do 2021, prawda? Mamy nowe modele telewizorów czy telefonów, ale generalnie to jest wciąż telewizor i wciąż telefon, które się czymś nam różnią. No, żeby zrozumieć, na czym polega różnica, to wystarczy na przykład porównać, na czym polega ten regres, czyli spadek, czyli jakby no, upadek ten człowieka. To wystarczy porównać to do sytuacji sprzed 100 lat, to znaczy porównać rok 1900 z 1921 na przykład, gdzie w tym 1921 było mnóstwo rzeczy, które w roku 1900 nikt sobie jeszcze nie wyobrażał. Prawda? Samolot był, prawda? Radio było, zaczęły się prace nad telewizją, zaczęły się prace nad silnikami odrzutowymi. To były wszystko gigantyczne przełomy. Znaczy prace nad silnikami odrzutowymi, one przyniosły pierwsze konkretne silniki w 1937 mniej więcej, czy 1936 roku, ale generalnie już w tym pierwszym dwudziestoleciu już było widać takie zmiany. No świat się bardzo zmienił, prawda? Horyzonty ludzi się bardzo poszerzyły w ciągu tych pierwszych 20 lat XX wieku. Natomiast czegoś podobnego w tej chwili nie widać. To znaczy jest, można powiedzieć, zastój. To znaczy
On, ten regres, ten upadek człowieka, to zamknięcie człowieka się wewnętrznym sobie, ono polega po prostu na tym, że ludzie są mniej kreatywni, że to znaczy mniej kreatywni. Ja wiem, że wielu ludzi kojarzy sobie kreatywność z... To znaczy jest taki wzorzec generalnie pojawiający się w szkołach, czy wśród nauczycielek, czy nauczycielki kojarzą kreatywność z dziećmi umazanymi farbami. Ale tak naprawdę kreatywność jest procesem intelektualnym, umysłem takim psychicznym, który polega na tym, że ludzie widzą rzeczy, których inni nie widzą. To na tym polega kreatywność tak naprawdę. To jest kwestia szerokości horyzontu czy szerokości percepcji, a nie zdolności artystycznych, na przykład, tak jak to sobie powszechnie ludzie kojarzą. Więc dochodzimy do pierwszej rzeczy, to znaczy ludzie nie rozumieją, czym jest rozwój świadomości, po co on jest, skąd on się bierze, dlaczego go nie ma w ogóle. I nie rozumieją tego, uwaga, nie rozumieją tego zwykli ludzie, nie rozumieją tego specjaliści, nie rozumieją tego politycy, nie rozumie nikt tego rozwoju świadomości, roli tego. Jest to pustym pojęciem, tak jak powiedziałem, tak jak hasło molekuł czystości w reklamie. To jest tak widziane. I to jest ten upadek. I problem polega na tym, że tego rodzaju rzeczy, czy tej kreatywności nie widzą, prawda? Nie rozumieją, czym ona jest. I problem polega na tym, to jest tylko takie krótkie wprowadzenie, on polega na tym, że ci ludzie uważają, że tego rodzaju zastój mentalny, zamknięcie mentalne, ono jest rzeczą normalną, było, jest, będzie i tak dalej. Taki już jest. Po prostu jest to niekwestionowana przez nich część rzeczywistości, którą wytworzyli i nie widzą następstw tego i kosztów tego. Natomiast to, co się zaczyna dziać, co się na dobre zacznie dziać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale już tak naprawdę się dzieje, będzie to pokazywało, bo nawiasem mówiąc jeszcze, jeśli mogę wrócić jeszcze do tego tematu, powiedzmy, tej kreatywności, tego rozwoju świadomości, tych rzeczy, tego rozwoju jakby psychicznego człowieka, tak naprawdę, rozwoju osobowości człowieka, ewolucji osobowości człowieka, która jest zasadniczym mechanizmem napędowym rozwoju ludzkości w ogóle, czego też nikt nie rozumie, kompletnie nikt. Ja opisałem to w książce Prawdziwe cele ludzkości i ona jest unikalna, ale też nie została jakoś szczególnie doceniona przez ludzi, niezauważona. Natomiast ona rzeczywiście prezentuje perspektywę kompletnie nową. To, że tak się dzieje w ogóle, że ten zastój jest, to oprócz tego, że prawda, nie mamy wynalazków, nie mamy rozwoju materialnego, no to widać przede wszystkim po takich rzeczach jak, to też podam tylko krótkie przykłady, jak projekt badawczy, który został zrealizowany w Stanach Zjednoczonych przez pewną naukowiec, która standardowe testy kreatywności, to się nazywa testy Torrensa, ona tymi samymi testami badała młodzież współczesną czy ludzi współczesnych i porównywała to z efektami, z wynikami takich samych testów prowadzonych kilkadziesiąt lat wcześniej na poprzednim pokoleniu. I na tej podstawie można było stwierdzić, że kreatywność w ludziach maleje, ona się wręcz załamuje. Więc to jest jakby inną odsłoną tego, co widać w wynalazkach czy w przedmiotach tworzonych przez człowieka. Nawet ostatnio był taki też program badawczy zrealizowany, zdaje się, w Norwegii, ale też na Brytyjczykach zrealizowany, na obywatelach Wielkiej Brytanii, który wykazał, że w analogiczny sposób, to znaczy takie same testy, jak stosowano kilkadziesiąt lat temu, zastosowano dzisiaj, tylko że tym razem badano współczynnik inteligencji, czyli iloraz inteligencji, IQ, czyli IQ. I też się okazało, że dzisiejsze pokolenie ma przeciętnie o kilka procent mniejszą inteligencję niż poprzednie pokolenie w tym samym wieku. I tak jak powiedziałem, to są poważne sygnały, że ludzkość podążyła złym torem, że wytworzyła tendencję
i jakby taką odwracanie ewolucji psychicznej generalnie, ale ludzkość tego nie widzi, bo no tak jak powiedziałem, nie zada sobie nigdy pytania, jakie są koszty tego. Ale to do tego przejdę za chwilkę. Natomiast ten regres, to co się nazywa regresem społecznym, czy regresem budowy osobowości, powiedzmy, to widać też po takich nowych zjawiskach, jak erupcje populizmu w polityce. Są też takie wskaźniki mierzące sprawność demokracji. Jest taka fundacja, która takimi rzeczami się zajmuje. No i generalnie ona jest w stanie wykazać i wykazuje w swoich publikacjach, że narasta populizm w polityce, to znaczy populizm. Co to jest populizm w ogóle? Populizm to jest tak naprawdę, można to przetłumaczyć na ludzki język jako percepcję ideologiczną, bardziej ideologiczną niż wcześniej. Percepcję ideologiczną, czyli bardziej podporządkowaną pod świadomości. Czyli to jest kolejna rzecz, która wskazuje na to, że ta świadomość zamiera wśród ludzi w ludzkiej cywilizacji. To samo też widać po takim nowym zjawisku, jak tak zwana eksplozja fake newsów, czyli fałszywych informacji, tłumacząc to na polski. To jest coś, czego wcześniej nie było, a ono polega na tym, że ludzie są w stanie, są gotowi dzisiaj, współczesny człowiek jest gotów wyciągać wnioski z niczego, z jakichś niejasnych skojarzeń i symboli. Właściwie często przy tej okazji widać odrzucanie praw natury, to co grecka cywilizacja w V czy w IV wieku przed naszą erą wprowadziła jako taki racjonalizm, myślenie przez indukcję, dedukcję i wprowadziła pojęcie prawa natury w odróżnieniu od wcześniejszego myślenia magicznego. No to tutaj widać jakby odchodzenie od tego, czyli jak cofamy się poniżej poziomu przeskoku greckiego sprzed 2500 lat, więcej ludzie się cofają. I tak jak powiedziałem, no problem polega na tym, że ludzie nie widzą konsekwencji tego, nie bardzo rozumieją pojęcia, którymi to wszystko jest opisywane i nie czują następstw. No, natomiast mamy sytuację taką, która została wytworzona w cywilizacji zachodniej, a tak naprawdę no nie tylko zachodniej, bo na przykład w Chinach czy w Japonii widać czasem jeszcze ostrzejsze przejawy tego samego. Sytuację taką, że z jednej strony poziom życia przeciętnego człowieka zaczyna spadać w wielu krajach, wyraźnie zaczyna spadać, a z drugiej strony mamy, oczywiście tu skrótowo jakby podpowiadam, że stoi za tym wszystkim to samo porażenie świadomości wśród ludzi. Mamy człowieka destrukcyjnego i takiego spolaryzowanego bardzo ideologicznie. To, co będzie ujawniało to będą w najbliższym czasie, tak było zapowiadane i w tej chwili już widać, że to się dzieje, ruchy wywrotowe, powiedzmy, czy skierowane przeciwko rządom, czy antyestablishmentowe, typu rewolucyjnego, to znaczy nacechowane, oparte o ideologiczne myślenie symboliczne, i generalnie rzecz biorąc destrukcyjne. W tej chwili widać już takie ruchy w Wenezueli, gdzie są walki wewnętrzne o, na przykład przez władze o odzyskanie kontroli nad różnymi dzielnicami dużych miast, gdzie rządzi zorganizowana przestępczość i widać kompletny chaos. Widać to też w Libanie, który jest na skraju wewnętrznego załamania, jak to zresztą określił niedawno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, między innymi, bo sam premier, tymczasowy premier Libanu też bardzo dosadnie to określił, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy na przykład określił szykujące się załamanie w Libanie jako być może największe w ciągu ostatnich 150 lat. Uwaga, poważna rzecz, która się w tej chwili szykuje, gotuje, ale też widzimy to w Republice Południowej Afryki. Mamy taką sytuację tam, że niszczone jest wszystko. I to jest ta odsłona człowieka regresu.
To znaczy splądrowano na przykład około 200 centrów handlowych samych. Zablokowane są porty, dlatego że nie ma na przykład dostaw paliw z portów, dlatego że są obawy, że to będzie, że i tak wszystko by spłonęło. Mleko jest wylewane na pola, dlatego że mleczarnie są spalone. Mamy w ciągu kilku dni, zobaczyliśmy, oczywiście nasze media o tym nie mówią zbyt dużo i mówią bardzo płytko, jako wszystkim oczywiście, co się na świecie zwłaszcza dzieje poza Polską, ale to co zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy coś, czego, no nie wiem czy nigdy w historii ludzkości nie było, ale na pewno w ciągu ostatnich 100 lat nie było. Że ludzie w sprzeciwie, przeciwko pogarszaniu się, proszę zwrócić uwagę na te słowa, to są bardzo ważne rzeczy. Ludzie w sprzeciwie, przeciwko pogarszaniu się swojego stanu życia, starają się zrobić wszystko, co tylko mogą, żeby ten stan życia swojego pogorszyć jeszcze bardziej. Żeby zniszczyć wszystko. W tej chwili tam nie ma nawet sklepu, w którym można kupić chleb. Wszystko zostało zniszczone. I to jest odsłona tego regresu, o którym mówiłem. To jest wstęp do tego, co się będzie działo. Wstęp. Idzie tsunami, które to zmiecie po prostu. Ale to nie zmiecie tego rząd światowy żaden. Zmiecie to to, co jest w ludziach. Dlatego, że to, co było widać w RPA od pewnego czasu, na przykład, to było po pierwsze bardzo silne narastanie nierówności społecznych różnego rodzaju, polaryzacja typu plemiennego, bo tak naprawdę to tam nie ma narodu, to są plemiona, prawda? Oni jeszcze nie doszli do tego poziomu. Polaryzacja bardzo silna, taka właśnie ideologiczna, plemienna, ale też proszę zwrócić na to uwagę, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie działo dalej. Bardzo wyraźne narastanie takich trendów anarchistycznych już od pewnego czasu, od paru lat. To znaczy stopniowy rozrost niekontrolowany struktur przestępczych, stopniowe wycofywanie się kontroli z państwa z pewnych obszarów, na przykład z pewnych miast czy z pewnych dzielnic, czyli stopniowe narastanie bezprawia, ale też tworzenie na bazie tej tożsamości plemiennej takiej jakby ideologii przemocy, ideologii zemsty i zniszczenia. To jest typowe dla wszystkich ruchów rewolucyjnych. Natomiast to, co tutaj się ujawniło, jest oczywiście sytuacją, przypadkiem skrajnym. Ale jakkolwiek przeciętnemu człowiekowi może się wydawać, że to, co się dzieje w RPA, jest odległe od, no znaczy nie widzi przełożenia tego na zagrożenia w świecie zachodnim czy w Europie na przykład, prawda? Natomiast zwróćmy uwagę na to, że bardzo podobne zjawiska do tych, które rozwijały się w Republice Południowej Afryki, czy w Libanie na przykład, czy w Wenezueli nawet, są w Stanach Zjednoczonych przykładowo, czy we Francji, czy we Włoszech, gdzie mamy raptowne zwiększenie nierówności społecznej, zwłaszcza w ciągu zeszłego roku. One i tak były bardzo duże w porównaniu z tym, co jest w Polsce. Ale w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład we Francji, ale również w dużej mierze we Włoszech, czy w Hiszpanii nawet, widzieliśmy to, co widzieliśmy i co widzimy, to był rozwój bardzo szybki tak naprawdę, rozwój jakby takiej ideologii rewolucyjnej. To już nawet nie jest przenośnią, bo powszechnie mówi się o tym, że ta ideologia, którą nowe władze w Stanach Zjednoczonych przyjęły i za którą stoi na przykład ruch Black Lives Matter, że to jest ideologia komunistyczna, lewicowa. No, to już nie jest żadną tajemnicą i to jest otwarcie, o tym się mówi już w tej chwili. Natomiast proszę zauważyć tutaj to, że po pierwsze, jak podobne są to warunki
do tych, które istnieją w RPA, a to co, do tego, co tam się rozwijało. Najbardziej to widać w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak powiedziałem, nie tylko tam, dlatego że we Francji mamy zjawisko bardzo podobne, gdzie mamy ruch rewolucyjny, który łączy w sobie skrajną ideologię lewicową ze skrajną ideologią prawicową na przykład. Absurdalne są to rzeczy, prawda? Już ten przykład RPA nam pokazuje, że tak jak powiedziałem, że tam, gdzie tego rodzaju ruch pojawi się, rewolucyjny, tam, gdzie taka czysta destrukcja się pojawi, będzie prowadzić to tych niezadowolonych ludzi tylko do dalszego pogarszania ich sytuacji. Do kompletnej anarchii, właściwie do takiego skokowego, uwaga, skokowego cofnięcia cywilizacji o tysiąclecia. Bo no co tam im zostanie, prawda, jak oni jak oni wszystko niszczą. Mój znajomy jeden skomentował to w ten sposób, że no i po co im te telewizory wynoszone z tych hurtowni, jak tam przecież zaraz prądu nie będzie, jak nie ma dostaw paliw w ogóle. I to jest odpowiedzią jakby na ten brak widzenia przez ludzi związków przyczynowo-skutkowych. Jeśli chodzi o ten brak rozwoju świadomości, te irracjonalizmy, ten regres psychologiczny, który się dzieje, brak rozwoju świadomości w szkołach. Szkoła tak naprawdę kodując określone odpowiedzi na określone pytania, które uczeń ma zapamiętywać, a nie myśleć nad tym, ma powtarzać później, ona wywołuje blokadę świadomości. I to są konsekwencje tego. To jest wprowadzenie, jak tak powiedziałem, jak było w jednym z proroków. To jest wprowadzenie ludzi do sali luster. Ujrzenie tej prawdy. Tego, co oni ze sobą zrobili. I takie rzeczy pokazują kompletną dysfunkcję człowieka, upadek. Jeśli oni tej pojęcia świadomości elementarnego nie są w stanie pojąć, prawda, zrozumieć, czym to jest, czym grozi brak tego, no to to jest upadek głęboki. To jest cofnięcie się do poziomu społeczeństw pierwotnych. Tak naprawdę. I to jest to, co człowiek ze sobą zrobił, czego on nie chce zobaczyć w ogóle. W związku z tym plan sił stojących za tym, za tą apokalipsą jest taki, że człowiek musi poznać i zasmakować owoców drzewa, które zasadził. Nie ma innej możliwości na skorygowanie tej błędnej, ślepej uliczki ewolucji, jaką zaczyna być widać, prowadzącej do śmierci cywilizacji. To już chyba widać po tym, co się dzieje, prawda? Że to prowadzi do śmierci cywilizacji. Nie ma innej możliwości, tylko poprzez zderzenie się takiego człowieka, człowieka regresu, tak zamkniętego, tak pierwotnego właściwie. To jest, nie, to jest smutne tak naprawdę. Nie ma innej możliwości, tylko taki człowiek musi tą głową, musi się zderzyć z murem wielokrotnie i to tak, żeby mało mu się ta głowa nie rozpadła. I dopiero wtedy on będzie skłonny do tego, do refleksji nad sobą i do zastanowienia się nad tym, jak z tego dołka w ogóle można wyjść. Niektórzy z tego dołka nie wyjdą. Więc to ma być zrobione poprzez tego rodzaju skonfrontowanie się, poprzez rozpady społeczeństw, które mają wskazać na drogę rozwoju świadomości, prawda, na to, żeby te wszystkie kwestie przewartościować, prawda. No, niestety, ale jeśli ludziom się mówi na przykład o tym, żeby dali, że mogą dać rozwój świadomości pełnych osobowości, pełni życia swoim dzieciom, i pokazuje się na przykładach korzyści z tego płynące, a oni w ogóle nie są w stanie tym się zainteresować. To niestety, ale to świadczy o upadku bardzo głębokim. Upadku bardzo głębokim. O cofnięciu się o tysiące lat. I to jest coś, czego, tak jak powiedziałem, nie można skorygować inaczej niż przez zderzenie się ludzi z owocami tego, co zasiali. Taki jest plan generalnie i to jest motyw pojawiający się w różnego rodzaju źródłach, zapowiedziach.
I to jest coś, co już widzimy, wkraczamy w tą fazę. Natomiast upadek jest tak głęboki, że nawet samo to mogłoby być niewystarczające, żeby ludzi skorygować, żeby oni otworzyli się na ten, na tą ścieżkę prawdziwego rozwoju, prawdziwego wzrostu, prawda, a nie jakieś iluzje. I plan przewiduje również, że równolegle do tych szoków, takich jak rozpady społeczeństw, jak klęski naturalne, które w tej chwili widzimy, nawet rekordowe, że równolegle do tego musi nastąpić całkowity rozpad światopoglądów, kultury, na czele oczywiście z systemami światopoglądowymi, jakimi są religie. Z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że musi nastąpić jakby reset psychiczny. Dotychczasowe wyobrażenia świata, jakie ludzie mają, muszą się rozpaść całkowicie. A do tego religie są najlepszym kluczem. I widzimy, że to postępuje bardzo szybko i nie jesteśmy odlegli od załamania się Kościoła na przykład, jeśli chodzi o naszą cywilizację, bo nie tylko Kościół będzie to obejmowało. Ale również tutaj chodzi o to, żeby wytworzyć, załamanie światopoglądów religijnych ma wytworzyć też gotowość ludzi na duchowość prawdziwą. To znaczy, czym ta duchowość prawdziwa ma być? Jeśli ludzie odrzucą z obrzydzeniem religie instytucjonalne i oparte na rytuałach, ceremoniach i rekwizytach, to a jednocześnie zacznie do ludzi docierać świadomość, że mają apokalipsę, że dzieje się apokalipsa, to będziemy mieli w efekcie tej pozornej sprzeczności bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie religie będą upadać, a jednocześnie potrzeba łączności z Bogiem będzie narastać, równolegle. I to będzie prowadziło do wykrystalizowania się duchowości zupełnie innej. To znaczy, przede wszystkim powstało i przeciwieństwo tego, co było dotychczas. To znaczy, duchowości nieinstytucjonalnej, niehierarchicznej, nie rytualnej, prawda? Czyli generalnie rzecz biorąc, tak w skrócie rzecz ujmując, będzie to zmierzać do wytworzenia duchowości opartej na rozwoju duszy. Dlatego, że dogmatyzm, który jest podstawą religii obecnej, dogmatyzm z punktu widzenia, jeśli spojrzeć na niego jako na myślenie, to jest to myślenie debilne. Dlatego, że gdyby rzeczywiście dogmatyzm był wyższą formą percepcji, to wszyscy najwięksi odkrywcy i wynalazcy byliby dogmatykami, a dogmatyzm byłby podstawą nauczania na uniwersytetach, a jednak tak nie jest. I odwrócenie ludzi, że tak powiem, od dogmatyzmu, załamanie tego dogmatyzmu będzie w naturalny sposób kierowało z jednoczesnym pobudzeniem dążenia do jakby zbliżania się do Boga, wytworzy refleksję, że dogmatyzm tak naprawdę człowieka od Boga oddalał. Bo religie mają to do siebie, że to jest jedyny jakby system wytworzony przez ludzi, który oparty jest na dziedziczeniu archaizmu. Współczesne religie zawierają bardzo dużo, w tym chrześcijaństwo oczywiście, zawierają bardzo dużo elementów przeniesionych ze starszych religii. Ja wiem, że chrześcijaństwo lubi się przedstawiać jako walczące z pogaństwem. Natomiast prawda jest taka, że nigdzie we współczesnym świecie nie znajdziemy tyle pogaństwa, co w chrześcijaństwie, które jest w zasadzie treścią tej religii. To jest paradoks. I to jest oparte na takim założeniu, na archaicznym właśnie, że religie muszą wypływać z podświadomości, że one są oparte na tak zwanych archetypach. Natomiast problem polega na tym, i to architektów przemian bardzo
wyprowadza z równowagi, że dlaczego ludzie utrzymują coś takiego, co tak naprawdę oddala ich od Boga, bo Bóg nie jest jednak istotą archaiczną, pierwotną, prawda? Do Boga się można zbliżać tylko przez rozwój. Tylko przez rozwój. W związku z tym, skrótowo rzecz ujmując, bo nie ma zbyt dużo czasu, nowa duchowość będzie polegała na tym, że będzie polegała wyłącznie na ewolucji duszy i na niczym innym. Bez niczego innego. Na indywidualnej ewolucji duszy, ewentualnie, no prawda, grupowej, ale to chodzi mi o to, że bez hierarchii, bez struktury, bez rytuałów i bez teatralnych rekwizytów, prawda, żadnego dymu, żadnych tego rodzaju rzeczy, okazania, intonacji głosu, które no, są właśnie reliktem duchowości sprzed wielu tysięcy lat. I to z jednej strony kolaps tego rodzaju światopoglądu, co będzie się działo mniej więcej równolegle z tymi ruchami rewolucyjnymi i rozpadami społeczeństw, ten kolaps tych światopoglądów będzie z jednej strony, tak jak powiedziałem, będzie rozbijał osobowości ludzi, bo niestety ich patologie mentalne są tak głębokie, że żadnymi tak naprawdę argumentami racjonalnymi do nich się nie dotrze. To jest właśnie głębia tego upadku. A z drugiej strony będzie też zakorzeniał zupełnie nową kulturę, zupełnie nowy system wartości, który będzie, jakby no, można powiedzieć, komplementarny względem planu rozwoju człowieka, to znaczy będzie taką ideową podbudową dla strategii rozwoju człowieka, jaka jest przygotowana. To znaczy będzie ją zakorzeniał w emocjach i będzie to będzie pozwalało nową strategię rozwoju zakorzenić w osobowościach ludzi bardzo głęboko, tak żeby oni się z nią identyfikowali na poziomie, że tak powiem, ideowym. Także tego rodzaju jest plan, ale zarówno te załamywania się społeczeństw, czemu będzie towarzyszyło załamywanie dotychczasowych w ogóle wyobrażeń funkcjonowania cywilizacji, prawda? To będzie wraz z religią, wraz z kolapsem religii będzie to tworzyło no, reset kulturowy, to znaczy załamanie się, rozpad, całkowity rozpad dotychczasowej kultury. Oprócz tego oczywiście będzie wprowadzany program konstruktywny, który już jest, no ja o tym mówię dosyć dużo, prawda, i piszę, tylko problem jest, tak jak mówię, w tym, żeby stworzyć warunki, żeby to mogło zostać w ogóle zauważone. Więc tego rodzaju jest plan i w kluczową fazę tego planu już wkraczamy. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że oprócz tych niemiłych, że tak powiem, faktów czy refleksji przekazałem, odczytali Państwo w tym również no jakby pewne światełko nadziei, dlatego że zmierza to ku temu, żeby wprowadzić człowieka na zupełnie nowy poziom, wyższy poziom. Zmierza to również ku kontaktowi z cywilizacjami pozaziemskimi. Ale niestety, żeby to mogło nastąpić, ludzkość musi się przewartościować, dlatego że nie zostanie wpuszczona w cudzysłowie na salony kosmiczne z takim bagażem archaizmu i prymitywizmu, niekontrolowanych zwierzęcych instynktów, tak naprawdę, bo brak rozwoju świadomości, brak zintegrowania świadomego komponentu osobowości z resztą osobowości powoduje to, że no, zaczynają dominować, prawda, w człowieku takie rzeczy troszkę małpie. I to musi się stać, żeby ludzkość była w stanie wejść wyżej. Nie dlatego, że ktoś stawia taki warunek, tylko po prostu ludzkość nie chciałaby poprawy bez tych załamań, bez tych szoków. Ludzie niczego by po prostu nie zauważyli.
aby była rozmowa z pluszowymi lisiami, jak to ja w książce opisałem. I zresztą tak mniej więcej wygląda przekonywanie ludzi na przykład do edukacji opartej na innych podstawach, którą realizuję zresztą. Ja te blokady widzę jako bardzo ciężkie, to znaczy jako kompletne blokady, totalne. I niestety, ale na szczęście, pokonanie ich nie będzie trudne, to już się dzieje, już jest nie do zatrzymania i na pocieszenie na koniec mogę powiedzieć, że wcale tak dużo czasu nie zajmie. I jakkolwiek będzie to bolesne, co się będzie działo, to jak już się dokona, to zaręczam Państwu, że nikt nie będzie chciał wrócić do tego świata, który odchodzi. Dziękuję bardzo.